No, trzymam tutaj Bartek, Governance and Regulation. No i poznaj ramy, zasady i odmiany do regulowania bezpieczeństwa cybernetycznego w organizacji. No i ten wstęp to generalnie mówi nam, że po prostu chcemy poznać te ramy, tylko mówi nam to więcej niż w jednym zdaniu. Panie, że pozna Principle Security Web Application Security. Dlaczego to jest ważne? No i tak. Ważne terminologie, zarządzanie. No i zarządzanie i kierowanie organizacją lub systemem, aby osiągnąć swoje cele i zapewnić zgodność z przepisami regulacji prawa, regulacjami standardowymi, rozporządzenie, regulation, zasada lub prawo egzekwowane przez organ zajmujący się za... przez organ zarządzający w celu zapewnienia zgodności i ochrony przed szkodami, no i zgodność, stan, zgodności z przepisami, regulacjami i standardami mającymi zastosowanie do organizacji lub systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, no i taki długawy wstęp. No i generalnie chodzi o to, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie kompetencji najwyższego kierownictwa obejmuje strategię, polityki i procedury, zarządzanie ryzykiem, pomiar wydajności i zgodność. Strategia to opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii bezpieczeństwa, która jest zgodna z ogólnymi procedurami biznesowymi i organizacji. Polityki i procedury to przygotowanie polityk i procedur regulujących wykorzystanie ochrony zasobów informacyjnych, zarządzanie ryzykiem jest to przeprowadzenie oceny ryzyka, by zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zasobów informacyjnych organizacji i wdrożyć środki łagodzące ryzyko. Pomiar wydajności to ustanawianie wskaźników i kluczowych wskaźników wydajności KPI w celu pomiaru skuteczności programu zarządzania bezpieczeństwem informacji. No i compliance, czyli zgodność, zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami i najlepszymi praktykami branżowymi, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa informacji. No i tam długawy wstęp i generalnie chodzi o to, że przykłady przepisów ze standardów związanych z bezpieczeństwa ochrony danych osobowych to jest RODO, standard bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych to jest PCI DSS, ustawa o ochronie danych osobowych do kontroli to jest PIPEDA i wiele innych. I mamy kluczowe korzyści. No i tak pozytywnie postawiono korzyści wynikające z wdrożenia, zarządzania i regulacji. No i tak, bardziej solidny stan bezpieczeństwa, większe zaufanie interesariuszy, zgodne z przepisami, czyli tymi wszystkimi regulacjami, lepsze dostosowanie do celów biznesowych, świadome podejmowanie decyzji, no i przewaga konkurencyjności. Dalej mamy odpowiednie przepisy i regulacje. Określone przepisy i regulacje regulują zarządzanie bezpieczeństwem i ekosystem regulacyjny, zapewniają ustrukturyzowane ramy ustalania minimalnych standardów zgodności, promowania odpowiedzialności i zaufania oraz wspierania innowacyjnych podejść do ochrony krytycznych systemów i danych, oferując jasne i zwięzłe zasady. Regulują niejasności, zapewniają organizacjom wspólny język, dzięki którego mogą mierzyć swój stan bezpieczeństwa i zapewniać zgodność z przepisami. Poniżej znajdują się przeglądy niektórych odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych. Tu mamy tutaj regulacja o ochronie danych osobowych, GDPR, to w Polsce jest jakby RODO. Prywatność, no i ta regulacja promowana przez Unię Europejską i tak dalej. Dalej mamy opieka zdrowotna, HIPAA. Potem mamy branżowy standard bezpieczeństwa kart płatniczych, PCI DSS. No i ostatnio mamy ustawa Grahama Blicha, budżetowa. Firmy finansowe muszą zwracać uwagę na niepubliczne dane osobowe swoich klientów, co obejmuje wdrażanie programu bezpieczeństwa informacji, udostępnianie informacji o ochronie prywatności, ujawnienie praktyk związanych z udostępnianiem informacji. Ok. No i pytanko, co nie? Jak nazywa się termin używany do określenia ram prawnych i regulacyjnych regulujących wykorzystanie i ochronę zasobów informatycznych? To jest... To jest w tytule governance. Tak? Nie. Jak nazywa się ochrona zasobów informatycznych? Regulation.
Jak to się. No kurde, już przez chwilę zgłupiałem. Ustawa o przenoszeniu odpowiedzialności i ubezpieczeniach zdrowotnych i podejrzewających organów osobowych. O przenośności odpowiedzialności, której domeny danych osobowych. Compliance. Nie? Dobra. Okej. Okej, wracamy. Teraz mamy Information Security Frameworks, czyli ramy bezpieczeństwa informacji. No i tak, mamy tutaj polityki, standardy, czyli normy, wytyczne, procedury i linie bazowe. No i tak troszkę to przelecimy na szybko, bo nie chce mi się tego czytać szczerze. Można te regulacje prawne i tak dalej, ale. No właśnie. Czyli tak, opracowanie dokumentów zarządczych, czyli określenie celu i zakresu, badanie i przeglądy, przygotowanie projektu dokumentu, przeglądanie i zatwierdzenie, wdrażanie i komunikację, przegląd i aktualizacja. No i wyjaśnienie poprzez scenariusz ze świata rzeczywistego. Przygotowanie polityki haseł, czyli zdefiniowanie wymagań dotyczących hasła, zdefiniowanie wytycznych dotyczących używania haseł, zdefiniowanie wytycznych dotyczących przechowywania i transmisji haseł, zdefiniowanie wytycznych dotyczących zmiany resetowania hasła, przekazanie wytycznych, no i na końcu monitorowanie zgodności. I teraz sporządzenie procedury reagowania na incydent, zdefiniowanie typów incydentu, zdefiniowanie roli i obowiązków w zakresie reagowania na incydenty, szczegółowe kroki, następnie zgłoszenie, przekazanie i przejrzenie tego. Ok, teraz jak nazywa się krok obejmujący okresową politykę, określoną ocenę polityki i wprowadzenie zmian z uwagami interscenariuszy. Dla mnie to słowo interscenariusz w ogóle jest śmieszne. Stakeholder to będzie review and approval. Interesariuszy, przepraszam, ja nie umiem czytać. Nie, to nie będzie interapproval, to będzie. A, okej. Okay. Review and update. Kolejne pytanie. Jak nazywa się zbiór konkretnych kroków prowadzących do podjęcia określonego zadania lub procesu? To nie są procedury po prostu? Procedury. Okej, okay. Zarządzanie ryzykiem i zgodnością. Wiecie co, to za dużo takiego pierdu, ja sobie Ctrl-F zrobię, bo to jest naprawdę uciążliwe. Jaki element struktury jest zaangażowany w identyfikację, ocenę i ustalenie priorytetów organizacji ryzyka? Szczerze bym powiedział risk management, ale ciekawy jestem, co jest odpowiedź. Wygląda jak risk management. I to jest risk management. Świetnie. Czy ważne jest monitorowanie i mierzenie wyników opracowanej polityki? No, myślę, że można na to pytanie odpowiedzieć, że tak. Jak opracowujecie tą politykę, te generalne struktury, mamy tier 1, tier 2, czyli poważne naruszenia, mniejsze naruszenia. Ok. Jaka jest maksymalna kara dla użytkowników poziomu pierwszego w RODO w procentach? Maximum penalty amounting is 4%, czyli 4. Jeśli chodzi o PCI DSS, co oznacza CHD? Wiecie co, wpiszę w GPT, bo nie widzę sensu szukania odpowiedzi na takie pytanie, jakby, nie wiem, z dokumentacji. Standards is cardholder data. Zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Jest poprawna. Teraz publikacje NIST. Spoko. Tak, te wszystkie naruszenia. Wiem, to jest takie.
jakichś audytorów czy tych innych rzeczy, to jest istotne, ale generalnie świat nie upadnie, jak tego nie będziecie wiedzieć. Według NIST 853, w której kategorii kontroli znajduje się ochrona mediów? Media Protection, U. Tu jest. Physical Controls, czyli physical. Jak się pisze physical? Physical. Według tego znajduje się reakcja na incydenty, incident response. Administrative. Która faza, nazwa najlepszych praktyk w zakresie tej zgodności skutkuje skorelowaniem zidentyfikowania zasobów i uprawnień? Która faza? No to ja będę dał map, bo tu jest po prostu trzy literki, a tu mamy fazę map, trzy literki. I znowu więcej tekstów dotyczących tych wszystkich przepisów, które tak bardzo mnie interesują w tym. Tak, benefity ISO 27001. Wiem, że tego jest dużo. ISO czy tam IEC. Tak, dla audytora się przyda. Wszystkie standardy. Taka ciekawostka, dlaczego też tak olewam ten, ponieważ jest to naprawdę mało interesujące. Bo generalnie, jak firma zrobi audyt bezpieczeństwa, to firma nie zrobi nic. To się firma audyty dla mnie, generalnie to jest takie marketingowe główienko. Czyli tak, mamy backupy, tak, użytkownicy mają to, tak, tu FA mają wdrożone. I do was przychodzi haker, albo no w sumie ja se przyjdę, jestem hakerem i wejdę do firmy i jak to mieliśmy audyt. No tak, ale audyt jest gównem, więc co z tego, że go mieliście, skoro on wam nic nie dał. Tak, macie na papierku wszystkie standardy dopięte, ale no właśnie. Dlatego tak bardzo to olewam, bo wiem, że te wszystkie techniki nie są jakoś mocno istotne dla mnie. Okej, okay, także przejdźmy może do pytanek. Tak, wszystko bardzo ważne. Który komponent ISOS obejmuje wybór i wdrożenie mechanizmów kontroli mając na celu redukcję zidentyfikowanych ryzyk do akceptowalnego poziomu? Także prawdopodobnie to będzie coś z risk. Zobaczmy, ile razy tutaj mamy riska. Risk assessment. 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 Evoke risk to acceptable level, czyli to jest risk treatment. Przepraszam, odbiło mi się. Świetnie. I teraz, które sterowanie w ogólnym kontrolach SOC 2 pokazuje, że system pozostaje dostępny? To jest availability. To wiem tak od ręki. Nie wiem, jak się to pisze. Jest. Spoko. No i wnioski. Ale będziemy musieli przejść przez naszą magiczną grę. Ja nie mogę, ja mam jakimiś czołkami do nich strzelać? No ludzie, co wyście tu jakieś, co wyście tu wymyślili? No pa, no moi drodzy. Nice try. Słucham? Aha, że muszę te wybrać po prawej, tak? Nie no, moment, muszę się zastanowić. To chodzi o to? Phishing mails. Okej. Dobra, już czaję. Które z publikacji jest publikacją NIST dotyczącą kontroli bezpieczeństwa systemów informatycznych. Dalej. Unpatched Software. Które z pojęcia struktur wymaga przede wszystkim zarządzania bezpieczeństwem informacji z zapewnieniem zgodności. Nie
Dobra, wydaje mi się, że to będzie GDPR. Ups. SOC 2, przepraszam, to miało być SOC 2. GDPR. Data leak. Tak? Tak. A, nie ma żadnego pytania. Ok, teraz. Man in the middle attack. Unregular not compliant. No to. Man in the middle dajemy tutaj. I soka dajemy tutaj. Hurra, ukończono. Dobra. Completed? Completed. Congratulations, you got this. Także tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.